Cześć, cześć, witajcie. Dziś mamy wtorek, 24 sierpień 2021. Szybki wypad po pracy. Lecę tutaj po bliskie lasy. Wiadomo gdzie. Zobaczymy, co po tych deszczykach wczoraj padało. Cały dzień prawie. Nocy kropiło, dziś do południa. Się troszkę przyjaśniło teraz. I można zajrzeć. Zobaczymy, co tutaj będzie po weekendzie. O, nawet się zrymowało, co będzie po weekendzie. Dobra. Nie wiem, czy obraz nie załata za mocno, jak tak idę. Ale jest stabilizacja włączona, więc w miarę to powinno wyglądać. Okej. Zaczynamy poszukiwania wtorkowe. No i spójrzcie, daleko nie uszedłem i już mamy pierwszego prawdziwka. Popatrzcie, co to trochę deszczu po suszy potrafi zrobić w lasku, w którym prawdziwków nie spotykałem. Mamy prawdziweczko. Popołudniowy, wtorkowy prawdziweczek. Tylko pytanie, czy zdrowy będzie. Bo dosyć duży. Nikt tu nie chodził chyba. A przecież droga niedaleko. Okej. Szukamy dalej. No i proszę, mamy drugiego prawdziweczka. Nie no, nie spodziewałem się, że tak szybko znajdę prawdziweczki dziś. No i zobaczcie, jaki ładniusi. Oprócz prawdziweczka jeszcze mam takie znalezisko. O, widzicie? Magazynek do karabinka ASG z kuleczkami w środku, całkiem chyba niedawno zgubiony. Cóż, ich jego strata. Tutaj biegają właśnie żołnierze sobie i urządzają sobie strzelanki, manewry ASG. Nie wiem, może na Allegro wystawię. Zobaczymy. Albo może któregoś dnia tutaj, jak będę szedł do lasu, oni tutaj bywają, to może komuś oddam po prostu. A tu chyba mam drugiego prawdziweczka. O tak, ale ten już jest jakiś taki zżarty. No. Dobra. Rozejrzymy się jeszcze. Iście. To jest prawdziwy piaskowiec. Z samego piasku wyrastają sobie chłopaki. Spod gałęzi nawet nie będę wyciągać. Tutaj malutki. A tu jakiś jest taki. Nie nadaje się. Weźmiemy tego. O, tam jeszcze jeden próbował wyrastać. A to już takie. Się nie nadają do niczego. Dobra, niech tu leżą. A weźmiemy tego jednego. Młodziutki. Okej. Prawdziweczków na razie więcej nie spotkałem po drodze. No ale teraz już pomału się zbliżam do miejscówek. Na grobli. Zobaczymy. Słuchajcie, jestem na grobli. Na razie tylko jeden. Jeden siwy, mały, obżarty kozaczek. Coś słabiutko tutaj. Nie wiem, przejdę jeszcze kawałek dalej. Tam, gdzie większość prawdziwków była, może jakiś będzie. No i mamy go. Jest pierwszy na grobli. Oby nie jedyny. O.
się pod kiełkami schował. Z jednej strony tylko widać było. No, taka sztuka. Dobra, rozejrzymy się jeszcze. Niestety prawdziweczek był roboczywy, no ale tuż obok jest kozaczek siwy. Zobaczmy. To z niego będzie koźlarz babka. Goryczaki spotkałem. O, ślisko na tej skarpie, muszę uważać. Dwa zrośnięte goryczaki. Że jakieś zajączki, ale to goryczaki są. Dobra, idziemy dalej. Tak z dalszej odległości myślałem, że to prawdziweczek już tu pod sosenką, pod sosenkami w zasadzie, ale to jest piaskowiec kolejny. Kolejny piaskowiec. Proszę bardzo. Ładna sztuka. Ale piękny grubasek taki. No, zobaczcie. No, maluszka ma na przyczepkę. Dobra. Idziemy dalej po tych plackach. Jakie tu wysepki z sosenkami są. Zobaczymy, co będzie. No i zobaczcie. Takie miejsca właśnie prawdziweczki lubią. Sosenki, jałowce. O, a tu proszę. Ktoś tu chyba gałęziami szastał. I prawdziweczka wyrwało już też jednego. A, chyba nieuważny ktoś był. Może jeszcze jakiś gdzieś tu się kryje. Nie widać więcej. Gałęzi nie będę łamać, ale spójrzcie tu pod jałowcem. Pod jałowcem mamy piękną sztukę. O, a tam dalej drugą widzę. A nie, to jakieś inne grzybki. Ale tu jest piękna sztuka pod jałowcem. O. Elegancko. Proszę bardzo. Prawdziwek przyprawiony jałowcem. Okej, obejdziemy jeszcze z drugiej strony. Zobaczymy tamte grzybki, co to jest. No i popatrzcie, tam za mną ten jałowiec. Tu się kawałek sosny ułamał na niego przy wichurze. I tak szedłem stamtąd, w tą stronę. Idę w tą stronę. Zakręciłem tutaj pod te sosny i widzę go już od razu. Widzicie, jakie cud rośnie? Zobaczcie. Ale cudo. Piękny. O,
Ale grubasek, jejku. Ten to na razie chyba hit sezonu. Spójrzcie. Elegancki. Szkoda, że ich tu więcej nie ma. Pod tą sosenką. No ale sosenek jest jeszcze trochę. Przejdę się, zobaczymy. Mamy kolejnego grzybka. Na wtorkowym zwiadzie. Ale to jest chyba podgrzybek. Tym razem pod jamowcem. Jak tu jest ten goskór. I podgrzybaczek. Tak. No i podgrzybeczka. Okej. Ja to jestem normalnie troszkę w szoku. Zobaczcie. Jak sobie idę. Pod tą sosenkę. Kolejna wysepka z sosenką. No i podchodzę pod sosenkę. Zobaczcie, co za tym gałęzią rośnie. Ale sztuki dzisiaj się trafiało. Tu jest jakaś góreczka jeszcze. O, i maluszek. Proszę bardzo. I tutaj mamy takiego. Takiego jego gościa mamy. Drugi hicior. Elegancki. No popatrzcie, trochę deszczu i normalnie poezja się robi. I grzybki szaleją. Taka sztuka. Weźmy maluszka jeszcze. Z maluszka też pewnie by wyrósł taki grubasek, bo korzonek ma, o. Zobaczcie, jaki ten korzonek ma. Dobra, tu pozasłaniamy. Tak jak było. O. I dwie takie sztuki mamy. Kolejne. Elegancko. Prawdziweczków na razie nie ma po tym ostatnim pięknym, ale za to mamy dwa piaskowce kolejne. Jeden młody. I drugi. Też całkiem, całkiem ładny. Proszę bardzo. Dwa młode piaskowce mamy. Okej. No i proszę, krążę tutaj. Przy sosenkach krążę. I o. Jest. No jest. Piękna kolejna sztuka jest. Nawet słoneczko jakieś chce się przebić przez chmurki delikatnie. Bardzo ładnie. Jutro troszkę nawet ładniejszy dzień zapowiada. Więc zobaczymy. Może jutro też gdzieś wyskoczą. Tylko teraz w inny rejon. Dobra. I weźmiemy tego. Pięknie się. Muszę wam powiedzieć, że tamte oba grubaski zdrowe są. No.
A tu góreczka jakaś, czy coś tu wyrasta nowego? Nie. Dobra, nie rozkopujemy za bardzo, żeby grzybnia nie wyschnęła. To był bardzo dobry pomysł, żeby się tędy przejść. Będę zdradzać, którędy dokładnie. Tu mamy kureczki. Już wcześniej parę kureczek też znalazłem. Są kureczki. Tamte maluchy zostawimy. Te większe weźmiemy. Cztery ładne kureczki mamy. A tam widzicie go? Za tą gałęzią brzuski. Zaraz tam podejdziemy do niego. Idziemy po prawdziweczka. O, tutaj sobie rośnie. Tutaj sobie rośnie. Co wy na to? Ładny, nie? No, tamte dwa poprzednie były ładniejsze, no ale ten też niczego sobie. Dobra. Idziemy dalej. Może się uda trochę jeszcze pochodzić, póki widno. No, słuchajcie, kolejny piękny. Daleko nie uszedłem od tamtego. Był tutaj, widzicie tą gałąź brzusy. A tu kolejna sztuka. Ale czad. Tamten korzonek miał nadjedzony. Kapelusz będzie dobry chyba do suszenia w razie czego. No ale ten to jest twardziutki. No już piękniś. Elegancko. Ach. Zobaczcie, jak ten był bardzo spragniony życia. Na piachu prawie wyrósł. Spójrzcie. Na piachu. Tylko piach mokry. I miał jak wyrosnąć. Prawdziwek piaskowiec. No, proszę bardzo. Tam pod gałęzią chyba kolejnego widzę. A jakże. O. Jest kolejny. Kimaruszek. No i fajnie. Teraz tu popatrzymy jeszcze. Nie uwierzycie. Tu jeszcze pod tą sosną są kolejne. Tu jeden się w gałęziach schował. Proszę bardzo. Ale ten to już jest mięciusi obziarty. Tam go zostawimy. I z drugiej strony tutaj jeszcze jeden. I to jaka sztuka, widzicie? Proszę bardzo. I tu jeszcze jeden chyba. Nie, to psiaczek jakiś. Ale tu taka sztuka kolejna.
Ten też już mięciutki korzonek. Dobra, niech dogorywa. Okej, okay, a ja pójdę dalej. No zobaczcie, tu dróżka taka idzie sobie, a przy dróżce co? No zobaczcie, jaki gigant. Jaki tu gigant wyrósł. Jej. Nie wiem, czy to nie jest podgrzybek taki wielki. Podgrzybek, kochani. Jaki gigant. Podgrzybek sając. Takie bydle wyrosło. To może być zdrowe. Zaraz zobaczymy. Gdzie jest mój nożyk? To go mamy. No i popatrzcie, nawet słoneczko wyjrzało późnym popołudniem. Tak, ładnie się zrobiło. O, tu mamy muchomorki. A jak wiecie, tam gdzie muchomorki, o, tu kolejne. Tam gdzie muchomorki, to muszą być prawdziwki. Przeważnie. No i w tym przypadku się to sprawdziło. Jest prawdziweczek, zobaczcie tutaj. O, proszę bardzo. Jaki grubasek. No zobaczcie. Obok muchomorka. Cudeńko. O, a tu podgrzybaczek. Widzicie? Mamy parę. No elegancko. Zobaczę pod tą gałęzią, czy nie ma gdzieś czegoś jeszcze. Tam tylko muchomorek jest. No popatrzcie. Ale byczułka, widzicie? Super. Pod grzybeczko weźmy. O, i pod grzybeczek ładny też trafił. Prawdziweczek i pod grzybeczek. Ten to jest, kurde, elegancki. Zobaczcie, jakie gniazdo kurasków tu pod sosenką. Niektóre to już takie przerośnięte tam. No, ale ze trzy sztuki się wyciągnie. Zobaczcie, jakie ładne kuraski. Dobra, tam tą resztę zostawimy. Okej. To jest muchomorek. Dobra. Tam ten grubasek niestety roboczywy był. Kolejne piękne gniazdko kureczek. Pięknych wyrośniętych. Tu jest jedno. I tu całe statko. No. Ładnie usiąłem. W tych grzosach się tak pochowały. No i co my tutaj mamy pod tą sosenką? Co tam się schowało w tych gałęziach? Zobaczmy. Co to jest? Kozaczki. A to drugi.
kozaczki sosenkowe. Ładnie, ładnie. Znam, że to prawdziwki, a tu kozaczki, no proszę bardzo. Super. Słuchajcie, słonko już tam za lasem, nisko. Muszę już pomału iść w stronę domu. No. Bo tutaj już chyba po cimoku to już nic nie znajdę. Co najwyżej rozdeptam jakiegoś grzybka. A szkoda by było lepiej go znaleźć troszeczkę większego za dnia. Dobra. Trzeba lecieć w stronę auta. Tam jak wyjdę, to może jeszcze fajnie słoneczko będzie przez drzewa prześwitywać. Zobaczymy. Słuchajcie, tak jeszcze podsumowanie na dziś. Tej ładnej scenerii kwitnących wrzosów. Jest troszeczkę, jak na taki szybki wypad po południu w miejsce bardzo uczęszczane przez ludzi. No tak, parę prawdziweczków się trafiło, tak. Ładne sztuki, jak widzicie. Kureczki też. Maślaczki. Piaskowce. Jakieś podgrzybki. Kozaczki również. Także rusza to, pomału rusza. Te deszcze niech jeszcze sobie padają. I później we wrześniu powinno być ładnie. Oby tylko cieplej się troszkę zrobiło. Tak. To będzie fajnie. No. Okej. A tu właśnie dookoła wrzosy pięknie kwitną. A już słonko zachodzi. Dobrze, że się trochę przejaśniło pod wieczór. Można spokojnie zajść jeszcze do auta za widoku. Okej. Jak coś po drodze jeszcze trafię, to wstawię pomiędzy wcześniejsze znaleziska. Ewentualnie przed zakończeniem, tak? No. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa.